Cześć, nazywam się Kasia Wąsek. Od 2 lat startuję w Winter Cup AZS. Studiuję na uczelni Collegium Civitas, socjologię, marketing i reklama. Na co dzień przynależę do klubu SRS Centauria. U mnie w rodzinie zawsze wszyscy uprawiali narciarstwo i w ogóle jakieś sporty. Mama biegała, skakała, dziadek był skoczkiem narciarskim, tata był takim najbardziej zapalonym narciarzem, więc nie było opcji, żebym nie jeździła na nartach. I tak to się generalnie zaczęło. Najpierw jakieś tam wyjazdy z rodzicami, już na lodowcu, jak byłam bardzo mała, 4-5 lat. Kurczę, no medal też tak w sumie trochę o marchewkę, to myślę, że szybko, no to mogły być nawet jakieś, nie wiem, 4 lata. W Ustroniu mam takie super zawody, które nazywają się Ustroniaczek, znaczy tak mi się wydaje, że nadal są, bo to były super zawody. I w Zakopanem Koziołek Matołek, który też jest od bardzo, bardzo młodych lat, jak dobrze pamiętam. To były takie jakieś pierwsze zawody i to było na pewno bardzo, bardzo wcześnie. Ja po skończeniu kariery tak naprawdę dostawałam propozycję, czy żeby nie pójść na skoki. Mi się skoki narciarskie bardzo podobają, ale nie widzę siebie tam. Jestem bardzo dumna ze swojego brata i cieszę się, że skacze i ma wyniki, ale ja najbardziej jednak narciarstwo lubię. Ja mam takie dosyć specyficzne podejście, bo zawsze lubiłam jeździć bardzo na nartach i nawet będąc w kadrze, oczywiście traktowałam to jako pracę, ale często mówiłam, że jest to dla mnie zabawa. Niektórzy źle to odbierali, bo mówiąc, że to zabawa, nie miałam na myśli, że nie podchodzę do tego poważnie, tylko po prostu, że sprawia mi to bardzo dużą przyjemność. I dlatego też kończąc zawodnictwo 3 lata temu, odchodząc z kadry, dalej jeżdżę w Winter Cupach, bo to daje mi taką możliwość, żeby dalej się właśnie ścigać i gdzieś tam, bo jazda luźna na nartach, a jazda na tyczkach to są w ogóle dwie różne rzeczy i to bardzo lubię, jednak na tyczkach nie jest takie proste, nie można sobie po prostu pojechać na stoki, pojeździć na tyczkach czasami, więc takie zawodnictwo w Winter Cupach daje mi bardzo dużo przyjemności też. Jak pojechałam na Winter Cupy, to bardzo miło się zaskoczyłam. Jest bardzo duży poziom, jeżeli chodzi o zawodników i cała oprawa i stoki, jak są przygotowane przez pana Staszela i ustawienia giganta slalomu są na bardzo wysokim poziomie. To, że jeździłam na nartach, że coś takiego mogę sobie kontynuować w akademickich zawodach, bo wiem, że nie w każdym sporcie tak jest. Ten ostatni sezon był taki, że właśnie udało mi się chyba wszystko wygrać. To było w ogóle fantastyczne i bardzo się cieszę. Ale nie mam pojęcia, jak to się stało, bo nie byłam na żadnym lodowcu, praktycznie nie trenowałam. Po prostu był taki sezon, że super mi się jeździło i tak wyszło. Doszłam do takiego momentu, gdzie trudno mi było przeskoczyć jakiś tam swój limit i stwierdziłam, że chcę jeszcze robić w życiu coś innego, że chcę skończyć studia, które mnie interesują, że chcę mieć więcej czasu dla rodziny, bliskich, przyjaciół i to było między innymi powodem do rezygnacji z mojej kariery. Ja w ogóle ostatnie 2 lata w kadrze jeździłam głównie szybkie konkurencje i uważam, że dla mnie to było zawsze najciekawsze. Potem ewentualnie gigant, szczerze przyznaję, że bardzo nie lubię slalomu, więc tak, zdecydowanie szybka jazda to jest to, co daje mi najwięcej gdzieś tam satysfakcji. Wiadomo, w granicach rozsądku, szczególnie samochodem, ale na nartach tak super gigant jest zdawało mi zawsze najwięcej frajdy.